No tu będzie się coś działo teraz. O, podoszczony tasak, podoszczony na stole. Wow. Aha, bo to pewnie będą te policzka świńskie. Wow. No i uszy, to tutaj leżą właśnie takie policzka i uszy świńskie. Tutaj już są jakieś takie podgotowane, a tutaj jeszcze świeże. Dobra, idę, bo nie dostał tym tasakiem gdzieś. A więc w końcu po małych problemach udało mi się dotrzeć na Ratanakorn Market w Pattaya. Trudna nazwa, Ratanakorn, który oferuje nam tutaj mnóstwo ciekawych rzeczy. Najwięcej warzyw, owoców, owoców morza, przeróżne mięsa, ryby i naprawdę różne niespodzianki. Także jeśli jesteście ciekawi, co na tym markecie można znaleźć i co tutaj się znajduje, to koniecznie zapraszam do odcinka. Powiem wam tylko, że mnie ten market mega pozytywnie zaskoczył i naprawdę czuć tutaj typowo tajską atmosferę. Jest zupełnie inny niż wszystkie inne targi, targowiska, markety tutaj w Tajlandii, w Pattaya na pewno. Także zapraszam do oglądania. I oczywiście osoby, które jeszcze nie subskrybują kanału, zapraszam do subskrypcji, do pozostawienia łapki w górę pod tym filmem i zapraszam do oglądania. Ej, wiecie co Tajowie mają przerąbane? Oni zawsze wszystko muszą nakręcać i robić sobie zdjęcia. Tutaj na przykład pani właśnie teraz ustawiła sobie telefon na podłodze, bo tam ma swoją miotełkę i musiała zrobić sobie zdjęcie jak zamiata, żeby mieć potwierdzenie, że dobrze pracuje. O, będzie jeszcze jedna fota, bo coś tamta nie za dobrze wyszła. Także przerąbane, naprawdę, wszystko, wszędzie zdjęcia robią, do wszystkiego. Sprzątają zdjęcie, coś tam zdjęcie, wszystko, zdjęcie. Robert, tutaj dzięki za to, że wrzuciłeś w komentarzu propozycję pojechania, nagrania jakiegoś targu, bo przynajmniej po 8 jadę już i nagrywam jakieś filmy, także to mi się podoba. Takie rzeczy w sumie miały być zarezerwowane tylko dla osób, dla patronów kanału, którzy wspierają twórców i wtedy mogą decydować o przyszłości kanału, czyli dawać takie propozycje, jakie filmy by chcieli, a ja takie filmy bym kręcił. No tutaj jeszcze patronem nie jesteś, co prawda, a już spełniam twoje życzenia, ale za to, że tak dużo komentujesz, cały czas oglądasz filmy, to i tak należy ci się taki przywilej, czyli jadę na to targowisko zobaczyć, czy jest, bo chciałeś jakieś duże targowisko z owocami i warzywami. Jest takie jedno w Pattayi, koło kolegi Donbala, który tutaj mieszkał, w jego rejonach tutaj. Pozdrawiamy przy okazji jeszcze Donbala. Znajduje się to dosyć blisko Jomtiem, koło wieżowca Supalai i koło Koloseum. Także gdzieś tam te tereny, jak ktoś już kojarzy. I jedziemy tam zobaczyć, czy to targowisko działa, czy nie działa. Słuchajcie, ale się tutaj dzieje. Powiem wam, że jestem w szoku, że tutaj jest taki ruch. Bo to nawet nie tyle jest market, na który żeśmy przyjechali, tylko to jest taka dla mnie mini giełda polska. Mini giełda, taka, gdzie przyjeżdżają wszyscy handlarze. Znaczy może nie handlarze, no handlarze tak, sprzedawać swoje towary, ale przyjeżdżają, zobaczcie, wszystkie, że tak powiem, prywatne restauracje robić tutaj zakupy. No, i tu kurde ruch jest taki, że masakra i w ogóle coś śmieszniejsze, to po targu jeździ się motorem. Jakie miejsce. To będzie ciekawy odcinek, także na pewno warto zostać do końca. A my już tutaj wchodzimy do środka, tylko nie wiem, którą stroną, jak się za to zabrać, bo to jest dość duże. Ja tutaj kiedyś byłem, ale po południu. Tutaj już praktycznie była musztarda po obiedzie. A tu właśnie trzeba przyjechać rano. Im wcześniej, tym lepiej. Targ jest chyba od 6 otwarty już, żeby pierwsze street foody mogły już przyjechać po jakieś rzeczy. A jest godzina za 15:09, także zaraz zobaczymy. Nie, no chyba wejdę w środek, bo tutaj ani jedną stroną, ani drugą to nie za bardzo. Idę, wejdę w środek, przejdę się środkiem i nakręcimy, co tam można zobaczyć, jak to wszystko od samego środka wygląda. Ogólnie znajdujemy się naprzeciwko Supalaya, a tutaj po prawej jest Koloseum. O tutaj właśnie, o tu jest Koloseum. Tu widać dach Koloseum, a tutaj Supalaya, jesteśmy na Teprasit Road. Tam, gdzie ostatnio jedliśmy kolację. I tu też jest ten market taki, tam dalej na tej ulicy jest Teprasit Market. Ja tutaj mam nadzieję, Arek, że się nie obrazisz za to, że cię nazwałem po przezwisku. Ale no myślę, że wszystko będzie ok. No taki masz nick na YouTubie, więc no tak po prostu mi się skojarzyło od razu pierwsze co.
I tak się nazwałem, ale będzie, myślę, wszystko ok. Słuchajcie, no targ jest wypełniony po brzegi, to co widzę. Na początku możemy sobie kupić, co to są za owoce, te duriany śmierdzące. Pani tam mnie ciupie na mniejsze kawałki i pakuje. A tutaj jakieś malutkie ananaski. O kurczę, jakie małe ananaski. Po 7 batów za ananasa. O jacie, 80 groszy za ananasa. A tutaj są po 50, gdzie zazwyczaj są dużo droższe. Tutaj po 100, ale jest ich dużo. O, jakie wielkie mango. O jacie. Ogromne mango. Po lewej mamy banany. Bardzo dużo bananów. O, a to co to? Nie wiem, co to. No ogólnie bardzo dużo na razie owoców. Bardzo dużo. Duriany, arbuzy, mango. Tutaj jakieś takie, co to jest? To tak jakby te brzoskwinki jakieś takie. Kurczę, w Tajlandii brzoskwinie? On tak wygląda. Na brzoskwinie. No tutaj to na 100% brzoskwinie. Śliwki jakieś takie ładne, duże. Jabłka. O kurde, ktoś tutaj niezły import robi. Cytryny po jednej sztuce pakowane. No i te smocze chyba, tak? Owoce. Bardzo duży market, gdzie można chyba kupić wszystko z warzyw i owoców. Z takich awokado ostatnio piliśmy szejki na tym Teprasit Market. Z tych takich podłużnych. Dobry było. Kokosy po 30 batów. Dobra cena. Tutaj 32, ale już takie ładne, duże. Ale te mango, kurde, skąd oni takie mango wyczasnęli? Ogromne mango, ja cię kręcę. Bardzo duże. O, i tutaj jakie ładne. Po 100 za kilo. 100 za kilo to chyba dobra cena. Bardzo ładnie wyglądają awokado. Bardzo ładnie. Takie awokado to chyba dzisiaj kupię, ale jeszcze nie teraz, bo nie mam gdzie go nosić. Skuterem sobie podjadę, jak ci wszyscy. Tutaj jakieś dziwactwa, nie wiem co to. Trochę kwiatów, o proszę, ładnych kwiatów trochę. No dzieje się tutaj, dzieje się dużo. No to jest zdecydowanie tak, jak wyszukałem w internecie market, na którym można najbardziej odczuć takie odczucia właśnie tajskie, takie tutaj tutejsze, lokalne, gdzie można się naprawdę poczuć w końcu jak gdzieś, nie w jakimś miejscu turystycznym, tylko w takim prawdziwym, lokalnym miejscu, jakimś markecie. Bo tak na tych wszystkich innych marketach, no to jest tak dość mocno turystycznie. Sami turyści, że tak powiem. I tyle. I nie czuć jakby tego klimatu, a tutaj są sami praktycznie Tajowie. Jeżdżą sobie na skuterkach, robią zakupy. No i jest tutaj zdecydowanie całkiem inny klimat. Dlatego, że to już nie jest market, tylko to już jest taki dla mnie targ lub mini giełda właśnie, która zaopatruje wszystkie tutaj street foody i jakieś tam takich, takie też prywatne osoby jak najbardziej też, które chcą sobie przyjechać na jakiś targ i kupić warzywa czy owoce. Choć warzyw jeszcze nie widziałem, ale pewnie gdzieś tam zaraz będą. Ale tutaj jeszcze ładniejsze są te awokado, bardziej dojrzałe i gotowe do jedzenia. Tutaj pani właśnie je wybiera. Kolor mają już idealny, idealny. To też pewnie taki rodzaj awokado, trochę inny, ale te już na pewno są dojrzałe i wyglądają pięknie. A tutaj jeszcze totalnie zielone banany. Jakby ktoś chciał, żeby mu dłużej postały, albo do Polski by chciał przywieźć, to bierze stąd zielone i do Polski prawie będą takie jak trzeba. Pani załadowała całą torbę zakupów i gra. To co to jest? Kurde, to też jest mango? Nie wiem, chyba tak, ale to są jakieś po prostu mutanty. Mutanty mango albo nie wiem co to jest i w ogóle o takim dziwnym kolorze. No ale wygląda totalnie jak mango. Tam po skrzyniach poładowane. O, jaki arbuz, jaki arbuz. Czekajcie, bo to się ciągnie jeszcze dużo dalej niż ja myślałem. Nie, to nie arbuz, to sztuczne coś, jak mnie pan nabrał. Myślałem, że to okrągłe, takie wielkie, to arbuz, a to jakaś tylko taka atrapa. Taki młody gówniarz faję pali, o, ale bym mu w łeb walnął. Co my tu mamy? Tutaj jakie ładne stoisko.
wszystko pięknie, ładnie poukładane, pouzupełniane, ale pachnie bardzo ładnie takimi owocami, tymi kurczę, czym? Peach, o właśnie, peach, honey peach, miodowa brzoskwinia. Tylko no i te brzoskwinie tu dorwali, o tutaj śliweczki jakieś też chyba. A te to wyglądają jak sztuczne, naprawdę, to wygląda jak sztuczne i plastikowe, a to są prawdziwe winogrona, ale wyglądają naprawdę totalnie jak sztuczne. Kurczę, jakie miejsce. Co my tu jeszcze mamy? Jakieś lodówki z napojami, sokami, jakimiś takimi rzeczami. Awokado, awokado, reklamówki, awokado kupują. Trąbienie. Ale mango. Bardzo dużo mango. O, i zaczyna się nawet jakieś jedzenie. Nawet na jakieś jedzenie można natrafić. O, tutaj kolejny punkcik z jedzeniem. No tak, no bo jak ktoś się zrobi głodny ze sprzedawców, to żeby od razu mógł sobie coś zjeść. Ale ja tutaj raczej chyba nie będę próbował. Trochę się na razie boję. O, proszę, jeszcze jakieś kapelusze, czapki, torby, kurcze. Jest mnóstwo różnych innych pierdół, lakiery. Kurde, tu już cały miszmasz. A tu po drugiej stronie widzę już, zaczynają się jakieś warzywka. Cebule, nie cebule, rzodkiewki. No wszystko to, co widać. Pomidory, limonki. Hello. O, jajka. 60 batów za ciekawe ile, chyba 10. O, tutaj takie ładne papryki. Czyli cena taka jak w sklepie, tylko widziałem dosyć duże. A tutaj nawet surowe mięso. Kurczaka. O jacie. Ciekawe, czy jest świeże. No raczej świeże, ale... O, kaczki. Kaczki leżą. Poukładane ładnie. Co my tu mamy? Tutaj po tej stronie mamy... O, tam nawet garnki można kupić. I też coś do jedzenia. No, tylko, że ja tutaj nie zjem. Na pewno, jak pan tutaj myje garnki na podłodze. I tak... wszystko w tej misce płuczą i w ogóle, to raczej na razie ja się tutaj nie odważę, chociaż tak wszędzie robią, no ale jakoś tak na razie jest rana, jeszcze jakoś mi się jeść nie chce. Tutaj jakieś sosy, oleje, octy i jakieś takie różne rzeczy, pudełka, opakowania. O, tutaj jest bardzo dużo różnych opakowań, gdzie można sobie kupić do swojego sklepu na wynos. Tutaj o, też pełno plastiku i warzywka. Bardzo takie świeże, fajnie wyglądające. Taki szczypioreczek by mi się przydał. Oj, koperek nawet, proszę bardzo. Ziemniaczki z koperkiem, takim świeżym, pachnącym. Teraz w Polsce wakacje, to takie świeże są rzeczy pyszne. O, jakie ładne cebule. Tutaj świeże papryczki. Cały kosz papryczek. I tutaj jeszcze takie inne papryki. One są chyba takie trochę ususzone. No myślę, Robert, że będziesz zadowolony z tego miejsca, bo jest naprawdę totalnie inaczej niż wszędzie indziej, w każdym innym miejscu, w którym tutaj byłem. To jest taki prawdziwy market, którego w sumie mi tu brakowało. I nawet nie wiedziałem, że taki jest. A to jest naprawdę kozackie miejsce. Jakby ktoś był kiedyś w Pattaji i chciał skorzystać z takiego naprawdę mega konkretnego marketu, targowiska, gdzie może wszystko kupić, no to ten Ratana Corn Market zdecydowanie polecam. O, tutaj jajka. 140 batów za 30, 135 za mniejsze. Oczywiście żadne znaków nie mają. O proszę, a tutaj nawet jeszcze takie przepiórcze. Bardzo duży market, po którym wcale się nie dziwię, że wszyscy jeżdżą skuterami, no bo chodzić z reklamówkami po nim całym, no to to rzeczywiście dużo dochodzenia. I ogólnie to wam pokazuje tylko to, co jest na środku, a to jest bardzo ogólnie szerokie. Wejdźmy tam, bo tam chyba są jakieś surowe mięsa i jakiś może jeszcze seafood. Właśnie, bo tu jeszcze seafood pewnie jakiś by się znalazł.
co tutaj mają. Nie wiem, ale zaczyna śmierdzieć. To będzie coś żywego. Kurczaki. Duże stoisko z kurczakami, z drobiem ogólnie. A tutaj dalej, co mamy jeszcze? Tutaj dalej chyba pork. O jacie, nie. A tutaj mamy, kurczę, jakieś ryby i robaki. O jacie, tutaj są te robaki, które później można kupić na mieście. To nawet nie wiem, co to jest. Za kurczaki jakieś. A tutaj te robaki, o. Tu jakieś ślimaki, czy cholera wie co, żaby. Ja, są i żaby. Cholera, muzyka głośna gra. Muchy po tym łażą, bo to takie żaby. Tu jakieś coś, fuj. Kraby. Tutaj miejsce do skurowania wszystkiego i w ogóle, także no ciekawie, ciekawie. Tam pan ładny boczek kroi, później będzie crispy pork na Teprasit Market wciągany przez wszystkich. Jacie. No, ale czederskie miejsce. A tutaj czemu oni te kurczaki z reklamówek takich wyciągają jak ze sklepu? Oj, tutaj jakieś papryczki ostre. Sosy, 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 sosy. Mnóstwo sosów różnych. Oj, tam wielkie paki ryżu. Jakby komuś trzeba było więcej ryżu, no to tutaj na worki sprzedają ryż. Bardzo duże worki ryżu, chyba. Tu coraz więcej ludzi jakoś. Jakieś mięsa też. Takie do zupek. Tam dalej warzywa. Tutaj znowu żywe mięsa. Z kurczaka. O, i krewetki. Czyli jakieś owoce morza się zaczynają. No tak, tutaj mamy wszystkie owoce morza. Krewetki, kałamary. I jakieś inne jeszcze. Zwierzątka, co żyją w morzu. Ryby, kraby. I tymi wszystkimi spalinami z tych płomników, wszystkich skuterów, po tych wszystkich rzeczach. O, sumy chyba. To akurat lubię z grilla zjeść. Wow, tam jaki syf. Tak z horroru. Tam pan ten sumy. Wow. Wszystko z nimi robi, co trzeba. My idziemy środkiem, tak jak mówiłem. A tutaj jeszcze po tej stronie też są jakieś różne rzeczy. Pod tymi tutaj daszkami. Ciemno tam trochę w środku jest, to może na kamerze dobrze nie widać, ale też tam coś jest ogólnie. Dobra, wyjdziemy tu, wyjdziemy tam. O, a tam dziecko śpi na... dziecko śpi na tych, kurde, koszach. Ma tam jakiś kocyk. Kołderkę, na której śpi, no i... Mama w pracy, dziecko leży. Tutaj mięsa znowu przeróżne i jeszcze jakieś podroby chyba. Tam pan coś opala. Nie wiem, co on tą opalarką opala tam taką. Co on to tam opala? Nie wiem, nie mam pojęcia. Tutaj znowu mięsa, tylko ze świnki. Niezły miszmasz tutaj jest.
kurde, tam takie malutkie dziecko leży na też tych skrzynkach. Jeszcze butelkę, mleko pije w butelce. Takie malutkie, ja cię kręcę. Nie fajnie. Znowu kurczaki. Bardzo dużo kurczaków, tylko oni tak, najpierw z dużych reklamówek wyrzucają tutaj na te stoły, a później pakują do małych reklamówek każdemu z osobna. Czyli najpierw gdzieś hurtowo kupują, tu wysypują i później znowu dalej sprzedają tak w miarę hurtowo, więc tak śmiesznie, no ale okej. Okay. No niezłe targowisko, niezła giełda. Ale nie powiem, bo warzywa wyglądają przepięknie. Warzywa naprawdę takie świeżutkie, zieloniutkie, takie nic nie zwiędnięte, naprawdę wyglądają bardzo, bardzo ładnie. Warzyw to bym zjadł wszystko. Chociaż nie powiem, owoce też. No tylko te mięsa, tych mięs bym się nie chwycił. Wow. Ale ludzie normalnie kupują tu mięso jak najbardziej. Także pewnie gdzieś już nie jedno to mięso z tego marketu jadłem gdzieś na mieście. Więc nie mówię, żebym się nie chwycił, bo pewnie nieświadomie w którejś restauracji, na którymś gdzieś tam street foodzie już tutaj na pewno jadłem coś. I żyję. Na razie jakby co, mam się dobrze. O, tutaj uśmiechnięta świnka. Oj, oj, tam jakieś wodę stamtąd gdzieś biorą. Ja cię kręcę, co tu się dzieje? No tu będzie się coś działo teraz. O, podoszczony tasak, podoszczony na stole. Wow. Aha, bo tu pewnie będą te policzka świńskie. Wow. No i uszy, to tutaj leżą właśnie takie policzka i uszy świńskie. Tutaj już są jakieś takie podgotowane, a tutaj jeszcze świeże. Dobra, idę, bo nie dostał tym tasakiem gdzieś. Takie rzeczy to mnie najbardziej przerażają. Nie wiem nawet co to jest, to są jakieś flaki pewnie wołowe albo coś, nie wiem co to w ogóle jest. Ale tak czasami właśnie wygląda jak jakieś takie flaki z takimi jakimiś włoskami, czymś się nie wiem w ogóle nawet jak to nazwać. Masakra. To oni czasami właśnie jakieś zupy z tego gotują czy coś. O, jakieś żółte kaczki. Chyba kaczki, czy to kurczaki. Takie żółte kurczaki? Nie wiem w sumie co to, czy to kaczka, czy kurczak, nie jest napisane po angielsku, ale ja nie wiem. Chicken? Chicken? Why is yellow? Okej. Okay. Tutaj obok normalny kurczak, a tu taki żółty, nie wiem, bo go pomalowali czymś. Dajcie znać w komentarzu, czy to jest jakaś taka odmiana kurczaków żółtych. Pani nie była w stanie wytłumaczyć. Dlaczego? No. No tutaj zdecydowanie są warzywa. Warzywa i mięsa. I ewentualnie jeszcze owoce morza na tej części. A tam na początku były owoce. O, tam jakie ładne papryki też. Wow, wow, wow. Tu są specjaliści od papryk. O, ale pachną te papryki. Wow. Kurczę, mega. Przeróżne papryki. O, takich chyba jeszcze tylko nie jadłem. Tych tutaj ciemnozielonych. Te jadłem, bo tutaj pan u nas to sprzedaje ryż z kurczakiem, to ma właśnie te. Hello. To ma takie. Te tutaj jakieś takie, to często z grilla robią. To też jadłem. Tamte to najpopularniejsze, jakie tylko są. Te są rzadziej, ale też są czasami spotykane. Ale takich ciemnych to jeszcze nie jadłem. Takich. Kurde.
chętnie bym ją schrupał, ale już wiem, jakie to jest ostre. Mega duży targ warzywno-owocowy, mięsny i seafoodowy z owocami morza. Choć ich jest tutaj widzę najmniej, owoców morza, ale warzyw i owoców, papryk i wszystkiego, co tylko można sobie wymyślić, to jest naprawdę mnóstwo. Pani tutaj ogonki obrywała od papryk, żeby były tylko same papryki. Tutaj też są suszone papryczki, ale nie tylko. Czosnku bardzo dużo. Tam pani coś mieli. Nie wiem, co na to mieli. Ale panią to zostawimy w spokoju. O, imbir. Tutaj był normalnie imbir do sushi. Takie całe wiadro imbiru. Tylko nie miałem jak pokazać. Tutaj w ogóle w tych workach to jest jakiś chyba tłuszcz. Jakiś łój, albo jeszcze nie wiem, co to jest. Taki stopiony. Tutaj co oni to sprzedają? Liście palmy czy co? Wygląda jak liście palmy, no ale chyba liści palmy nie sprzedają. Nie, no nie wiem, co to jest, ale... Ale... Naprawdę wygląda trochę jak liście palmy. Pan tutaj na busa ładuje cebulę. Jeszcze trochę miejsca mu zostało na pacę. Oj, przewróciło się. No takie busy tutaj mają, no, z koszykami. O. No i doszliśmy do końca takim sposobem. Przez sam środek oczywiście. Ale przejdę jeszcze tam kawałek w prawo, bo tam też coś jeszcze ciekawego widzę. Zobaczymy, co tam jeszcze jest. Ogólnie to w nocy mocno polało i dzisiaj rano było tak całkiem rzeźko, około 27-8 stopni. Odczuwalna tylko 32. Naprawdę rzeźko. Było czuć, że jest rzeźko. Teraz robi się troszkę cieplej już. Już jest prawie w pół do 10. O, tutaj cały bus załadowany. No tak, tutaj mamy jakieś mięsa. Wieprzowina. Tam dalej też wieprzowina. Uszy jakieś, nie uszy. O, tutaj jakieś łopatki, karkówki i inne rzeczy, boczki. A tutaj chicken chyba. Nie, też nie. Oj, pani się już zerwała z woreczkiem do mnie, że będę coś kupował. No ja raczej na takich rzeczach się nie zaopatruję w mięso, na takich marketach, chociaż może jest świeże, ale odpuszczę. Nie wiem, może w tym makro jakieś lepsze to mięso nie jest, no ale jakoś tak przynajmniej dla oka inaczej. A w ogóle ostatnio to jeszcze odkryliśmy taki sklep, jeszcze chyba lepszy od makro, który jest nawet trochę tańszy. Bliżej naszego domu, blisko Big C się znajduje. Też tam kiedyś pojedziemy, to wam ten sklep pokażemy, bo jest bardzo taki czysty, schludny, taki naprawdę wszystkie owoce, warzywa pięknie poukładane. Tak bardzo nowy taki sklep. Mięsa też tak wszystko tak pooddzielane, też tak wszystko czyściutko. Brudu się nie znajdzie w ogóle nigdzie nic. Także tak to wszystko wygląda naprawdę bardzo dobrze w tym sklepie. Bardzo duży sklep, nowocześnie, można powiedzieć po europejsku. Kultura taka, jakby sanepid tutaj był i wszystkiego pilnował, choć tutaj sanepidu nie ma na 100%.
No ale sklep jest naprawdę bardzo fajny. W sumie korzystając z tego, że idę tutaj ulicą i nie pokazuję marketu, to mogę wspomnieć o tych patronach, o których mówiłem na początku filmu. Słuchajcie, jeśli ktoś miałby zamiar zostać takim patronem, to jak najbardziej może wspierać ten kanał. Czyli w opisie tego filmu jest link do strony Patronite, gdzie można założyć sobie konto i na przykład wspierać twórców. Zachęcam do zaglądnięcia do opisu, przejścia na stronę Patronite i założenia sobie tam konta. Jakie korzyści mają patroni z tego, że wspierają kanał? Ano takie, że na przykład mogą dostać jakąś kartkę od twórcy, mogą dostać jakieś specjalne materiały, które nie są publicznie udostępnione na kanale. Mogą właśnie wspólnie gdzieś tam jeszcze porozmawiać, mogą dostać jakieś specjalne zdjęcia, mogą, o jak to fajna zabawa, rzucania sobie, podawania arbuzów. Kurde, muszę obrócić kamerę, żeby wam to pokazać, a zaraz wrócę do patronów jeszcze na sekundę. Tutaj chłopaki zamiast w piłkę grać, to grają arbuzami. Rzucają sobie jeden drugiemu, drugi trzeciemu, trzeci czwartemu i czwarty piątemu, czy tam jakoś tak. I taka zabawa, rozładowanie ciężarówki z arbuzów. A więc wracając jeszcze na sekundę do tych patronów, no to na przykład właśnie patroni jak najbardziej mogą dawać swoje jakieś pomysły na kolejne filmy, które będę brał powiedzmy pod uwagę i nagrywał o tym filmy. Więc jakby decyzja taka trochę, w którym kierunku idzie kanał, jakie filmy na tym kanale się pojawiają, dzięki właśnie patronom, którzy wspierają ten kanał. No bo po to w sumie są te wsparcia. Tak więc jak ktoś tylko chciałby zostać takim patronem tego kanału, to jak najbardziej taka możliwość jest. Wystarczy kliknąć w link w opisie tego filmu, przejść na stronę, założyć konto i wspierać twórcę. Tutaj po tej stronie ogólnie to jest mnóstwo ananasów. Same ananasy. Wielkie góry ananasów. Tutaj no mnóstwo ananasów, tylko słabo widać, bo jestem po drugiej stronie ulicy, ale zaraz tu przejdę. Pokażę, pani ma taki wielki tasak i tym tasakiem ciach, 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 ciach robi i odcina z ananasów końcóweczki. Jedna pani podaje i ciachamy. Arbuzy, ananasy, arbuzy i ananasy. O, a tam kokosy i cholera, jakieś ogromne owoce i to są chyba duriany. O, ale wielkie, kurde, ogromne. Ciekawe ile to waży, ale raczej bardzo dużo. Jeśli chodzi o patronów, to wspierają kanał regularnie, co miesiąc, daną kwotą, na którą się tam zdecydują. A jest też taka opcja, żeby postawić komuś jednorazowo na przykład kawkę, więc też w opisie znajdziecie taki link do strony Supi, gdzie tam można jednorazowo, nieco miesięcznie, tylko jednorazowo wesprzeć twórcę, na przykład właśnie powiedzmy postawieniem kawy za dobry odcinek, czy za jakieś tam dobre rady. Jeśli ktoś tylko ma takie poczucie, że chciałby wesprzeć i widzi tutaj wartość, więc też może chętnie kawkę twórcy postawić. Więc informuję, skoro takie możliwości są, to już wam tutaj w tym wideo właśnie mówię o tym. No i słuchajcie, przeszedłem cały market, najpierw środkiem, teraz tutaj bokiem. No i wróciłem się do miejsca, gdzie mam zaparkowany skuter i do początku marketu. Myślę, że wszystkim fanom takich miejsc, takich targowisk, owocowo-warzywnych, mięsno-rybnych i jeszcze co by tam nie było, to tam wszystko było. Będzie się odcinek podobał, że jeśli dotrwaliście tylko do tego momentu, to koniecznie zostawicie łapkę w górę pod tym filmem, a osoby, które nie subskrybują, zasubskrybują kanał. Słuchajcie, tutaj jeszcze kawałeczek, jak się tylko odejdzie od tego marketu, niedaleko, dosłownie 20 metrów, to znajduje się taki street food i na tym street foodzie nawet już kiedyś jedliśmy. On się tutaj znajduje bardzo blisko głównej ulicy. Tutaj mamy ten Supalajta, jak mówiłem wcześniej, a tutaj jest ten nasz Ratanakorn Market. A tutaj jest taki street food i na tym street foodzie tutaj można zjeść naprawdę tanio i dobrze. Pewnie jest część z tych produktów, które są tam na tym markecie, ale tutaj akurat kiedyś jedliśmy i zupkę i jakieś tam jeszcze danie i tutaj naprawdę bardzo nam smakowało, więc jeśli ktoś jest głodny, to może tutaj wpaść też na przykład nawet na śniadanie.
Oczywiście każdy przywita Was szerokim uśmiechem na twarzy. Co prawda ten market chyba lepiej funkcjonuje, ale pani tutaj bierze chili. Ten market chyba lepiej funkcjonuje wieczorem, ten tutaj street foodzik taki malutki i więcej rzeczy jest pootwieranych, ale nawet rano też można coś, widzę, tutaj zjeść. Także spoko. Myśmy tutaj właśnie, mówię, jedli i nam bardzo smakowało i było wszystko ok. Tylko teraz rano jeszcze nie wszystkie stanowiska są tutaj otwarte, później wieczorem jest więcej i więcej się dzieje, większy wybór jest wszystkiego. A po przeciwnej stronie mamy sklep ze wszystkim po prostu. Tutaj jest sklep, gdzie no można wszystko kupić, naprawdę. Wszystko za 5 zł, o. Taki sklep. A więc tak jak wspominałem, wróciłem się jeszcze tylko po piękne awokado. Naprawdę mega mięciutkie. Mam nadzieję, że będzie też takie pyszne, jak wygląda. Także dwa duże awokado za 100 batów, bo kilogram ważyły. I limonki. Tutaj jeszcze dodatkowo kupiłem piękny szczypiorek, koperek do ziemniaków i ładne ogórki. Słuchajcie, zapłaciłem za to 4 zł. Dwa duże ogórki, dodatkowo koperek i szczypiorek za 4 zł. To chyba nie jest drogo, co? Jazda skuterem po tych wąskich uliczkach tego targu też jest niezłą frajdą, także dzisiaj dzień zdecydowanie zaliczam do udanych. Wsiadam na skuter i jadę na jakieś pyszne śniadanie. Ej, patrzcie się, jakie piękne w środku jest to awokado. Jakie świeżutkie normalnie. Taka wielka pestka. I takie mięciutkie, normalnie, jakie mięciutkie, zieloniutkie, taki kolor idealny, ale będzie pyszne, Emma, ale, mówię ci. Ale takie, tutaj ma takie przejście z tego zielonego na takie żółte. Mhm, ale to będzie takie smaczne awokado, że po prostu najsmaczniejsze, jakie jadłaś. Pewnie można. A jeśli macie więcej ochoty na pooglądanie różnych ciekawych miejsc i jakichś marketów, to mogę zaprosić Was w tej chwili na Floating Market. Tutaj po prawej stronie wyświetla Wam się ikonka z filmem z Floating Market Pattaya, pływający market w Pattayi, ale jest trochę inny niż ten znany z Bangkoku. Także jeśli tylko chcecie zobaczyć ten Floating Market, to zapraszam teraz do obejrzenia tego następnego odcinka. Pozdrawiam, na razie, hej, cześć!